Hej, hobity dziewcify 5, Bazyli Bizancjum, krwawa jatka, mała mapka, która jak znowu się okazuje wcale taką małą nie jest. Tak się jakoś porobiło, że mam widok na cały świat, mimo tego, że tutaj nie zbudowałem jeszcze ani portu kosmicznego, ani tym bardziej nie wysłałem satelity. Zapewne zrobiła to moja psiapsiółka, Wietnamka. Nie będziemy tego szukać tutaj. Ale musiało tak się stać, dlatego się podzieliliśmy tym widokiem. Takie mam wrażenie. A jeśli to nie to, to ja nie wiem, bo świruje ta gra. Już dawno powinienem widzieć przynajmniej jej terytorium, skoro jesteśmy sojusznikami. No ale takie świry tu się dzieją. Podziało się w międzyczasie też. Po kilka tur sam przeklikałem, to za chwilkę będzie moje. A Jutaję, którą przygarnąłem do siebie. Zostaliśmy sojusznikami. No, skazałem na śmierć, bo ją Olek, Grek, Macedończyk zaatakował i podbił. Dzięki temu ma kryzys lenny, do którego przystąpiła Portugalia oraz Indianie. I oni głosowali, też pomogli mi trochę, bo tak to by to nie przeszło. No i będziemy próbowali Ayutthaya odbić. Za jedną turę będzie mega artyleria rakietowa. Miasto sobie przygarniemy. Poprzestawiałem tutaj ludki i jak widzimy mam głód, ale tutaj mamy dzielnicę biznesową z targowiskiem, także za chwilę to przejdzie na moją stronę. No, prawie za chwilę. Ale przejdzie i tutaj kupię szlak handlowy, kupca kupię, szlak wyślę i będzie ok. Czyli tego już nie potrzebuję na dobrą sprawę. Więc mogę zrobić, wziąć, wrócić do, o, tego tutaj. No, stadionu nie chcę budować wcale, cholera jasna. Ej, jakie ja mam udogodnienia tu ładne. No niezłe, niezłe. Bo już mi się jeden czołg pojawił, jak gdzieś arenę skończyłem. Czołg na ropę, a mam problem z tą ropą przecież. Chodź. Kurczę, patrzcie ile on ma tu ropy. I tu jest wszędzie ropa. Lizbona jest na ropie na przykład. A ja kiedyś zawarłem pokój z Portugalią, bo nie chciało mi się zdobywać tych sypnych terenów. A tu Saletra jest, ropy dużo. Naprawdę sporo, bo jeszcze tutaj dzielnicę też ma na tej ropie. Grek trochę ropy ma. Także uda się, miejmy nadzieję, ją zdobyć. No, a zresztą trzeba by to pokazać, a nie będę tu się rozwodził. A w całym świecie źródełek jest 15, to nie mało. No widzicie tutaj, ile on ma tego. Sporo, najwięcej na świecie. Kri coś tam ma. No to ja. O, tu już Greka, daleko. Tutaj mamy wyspy Kongo. Uchował się z takimi miastami. Tu kolejne źródełko. Tu jest jeszcze, no tutaj to widzieliśmy już dawno i z powrotem te. No także ciekawie, ciekawie. I odkryłem też cuda, Cliffy Dover, ok. I Matterhorn tutaj. Alpy w Chinach. I patrzcie ile tu saletry. No to Chińczyk na brak saletry nie cierpiał. No dziwnie ta mapa wygląda, nie powiem. Australia tutaj, też saletry mają. No ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ten ile węgla ma? Węgiel też by mi się przydał. No dobra. Wziąłem ta Ayutthaya ze względu na węgiel, a teraz ją chyba po prostu podbiję. Ja bym... Nie mogę wypowiadać wojen w tej grze, pamiętamy. Także ja bym ich chętnie powkurzał. A więc... Będę podbijał. Chociaż Fezy chyba sobie przygarnę. Jestem suzerenem Valetty. Niech tak zostanie, ale Fez chyba sobie wezmę. Bo tutaj może przychodzić ten świr, atakować. Wtedy się będziemy z nim tu bili. Tak kombinuję. Golden Gate. Kto? Kto w ogóle? Genghis Khan. No to będzie nasze. Dobra, mamy punkciory, o proszę bardzo. Teraz tak, żeby nie płacić. Ten węgiel, ten wolał trzymać, cholera. Jedno źródełko i będzie się zbierał.
ale chciałbym teraz oczywiście zniżkę wziąć. Gdzież to na zwykle jej szukam. Do jasnej, ciasnej... Tu jest. No na to byłoby najsensowniej, ale bardzo potrzebuję tego węgla, więc zróbmy tak. I okej, to sobie tunel zbudowałem. W ogóle złotą erę będę miał. Pięknie, przepięknie. Tu już sobie strzelam, bo czemu by nie. Tutaj mogę... O, tu awans będzie, okej. A już jest przecież. No, dobra, tak to zróbmy. To od razu, szanowni państwo, przezbrajamy, co my sobie będziemy żałować. Tu się od razu pięknie łączymy takim wspaniałym węzłem oficerskim, że się tak wyrażę. To też chcemy. No i tego niestety nie mogę przerobić, bo mi ropy brakuje. To bierzemy. No bo kirasjerzy to w tym momencie żrą konie, a potem będą jako czołgi żarły ropę. No nie chcemy, żeby tak się działo. Niestety. To jest moja armia tutejsza. O, na BWP to będę chciał się jak najbardziej przezbroić. I tu jest BWP. Bo piechociarz i tak żre ropę. Co ciekawe. Tak wyszło. Poprzestawiałem, jak mówiłem. Tak, żeby to ręce i nogi miało. I żeby miasta się rozwijały. No za wyjątkiem tego, ale to uratuje to miasto spokojnie. Uratuje jakoś kiedyś. Aha, i tu chciałem ich też wziąć. I ty ich tutaj do siebie. Okej. To jeszcze przezbroimy. Tu mamy przezbrojone, tamto jedno jeszcze przezbroimy. No dobra, spoko loko. Dobrze chyba to wygląda. Idziemy, szanowni państwo. Czy ja tu czegoś potrzebuję? Czy po prostu na gwałt? Tak, na gwałt. Lecimy tu. Biznesowe. Miastom... I właśnie, zwiększamy zasoby zyskiwane dzięki ulepszeniom. I na tym mi zależy. Tu są udogodnienia, których też mi ociupinkę brakuje, ale minus siły bojowej dla jednostek to niezbyt. Energia, to też jest niegłupie, ale to weźmiemy. Bo tych surowców mi brakuje najbardziej. Więc sami wiecie, rozumiecie. Muzeum skończyłem, dawaj tego archeologa. A później walniemy centrum może. Emisariusz. No dobra, do Fezu 11. To dość ciekawą ma właściwość to miasto państwo. Bo będę dostawał 20 nauki za każdego mieszkającego obywatela, gdy będę nawracał jakieś miasto na swoją religię po raz pierwszy. A to się może dziać w tej grze. Także Fezem się zaopiekujemy. A wszystko inne podbijamy. Włącznie z Ajutają, z którą też się przyjaźniłem, ale cóż poradzić. Ten mi tu w ogóle się teraz szwenda, bo mają otwarte granice z Kubańcem w wyniku tego kryzysu wspólnego. Portugalczyk też mi tu łazi. Trochę szkoda, ale, trudno się mówi i żyje się dalej. Dawaj go! A tu się będziemy bawić, strzelać. Przyjdą pewnie na ten Fez, który ma strasznie mało siły obronnej, 69. Bardzo mało. Bardzo mi się to nie podoba. Dużo już tych artefaktów wydobyłem, co też jest dobre. A Bolivar może być. A czemu by nie? Wszystko? Jak tam go zdzieliłem? Ledwo. Ledwo, niestety. Dobrze, grzejemy, szanowni państwo. Oj, 19, mogłem klepnąć tutaj biznesową. Ten znowu ma jakieś problemy. Ale tak jak mówię, ja nie mogę atakować w tej grze. Taki warunek był szalony. Więc muszę innych prowokować do wojen. Dlatego będę miasta państwa podbijał i liczył, że się będą na mnie wkurzać, kryzysy kongresowe robić. I tym sposobem powinno być dobrze. Chociaż jak będę zbyt silny, zbyt dużą armię będę miał, to nie będą chcieli mnie atakować. To problematyczne może być trochę. Dobra, ty idziesz tu. Trzeba to zakolejkować. Tylko tak, czy ja... Którą? Dwa udogodnienia.
Nie, biznesową. Jakieś korpo może w końcu założę też. Bo złota to ja mam dużo, ale wiemy skąd to złoto pochodzi. W większości. Z handlu i głównie z tego traktatu z bębą. Czy go zdzielę tak? Nie, gdzie? Myślałem, że może. Że może. O, jeszcze przeżyje skubany. No dobra, ale tak czy siak go zaatakuje. O, przyszło do mnie to miasto. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, dobijemy to w taki sposób. Okej, i już od razu widzimy szlak handlowy, więc od razu tutaj, szanowni państwo, kup. Okej, uratujemy głód w mieście. O to chodziło. To przezbrajamy. Fantastycznie, piękne widoki teraz mamy na ten świat. Patrzcie, jak go rypnę. No to możemy sobie bić, nie żałować. Zachowaj, pewnie. Od razu Wiktorka trzeba tam przestawić. Bumbi. Oj, będziemy bumbić pod bumbi. Aha, i znowu jakieś szaleństwa. Ban za Kongo. Nie. To 1, 2, 3. Ci to mają. Mają i niech mają. Jakoś tutaj sobie damy radę chyba. Mam nadzieję. To jest bezpańskie. To jest smutne. To jest super. Naukę. O Jezu, jak tu kampusu nawet nie ma. To macie rosnąć w siłę, chłopaczki, nieboraczki. Bo oni muszą je... Dobra, nie, to temu miastu dam jeszcze to. Tak. To sobie poradzi. No, zdecydowanie sobie poradzi. Nie ma problemu, Boziu, ile tych komunikatów. To jest masakra. Dawaj pomnik najpierw. Targ. No, dobra, może tak. Już nie będę ryzykował. Któż to mi się pojawił? Jest wielki generał wreszcie. Schrödingera sobie wziąłem kiedyś tam. Jak was nie było i już mam kolejnego. 5 do siły bojowej, 1 do ruchu, jednostek lądowych z epoki atomu i informacji. No, to jest taki idealny gościu. Natychmiast tworzy czołgu, zapewnia 1 naturę. No, ropa, też fajne. Ale dobra, damy ich gdzie? No gdzieś tu chyba. Tak myślę, to jest ten z dronem, dobrze. Dzień dobry! Chociaż czekajcie, ustawmy się najpierw ładnie. Tutaj. Pan. No tu im dajmy osłonkę. Tu jest drugi taki zawodnik, tych jeszcze trzeba też jakoś fajnie ustawić. Tu mnie nie powinni strzelać, tu bym się najchętniej ustawił. Ale nie dam rady tego zrobić teraz. Natomiast będę w stanie to zrobić później. Więc spoko. No i kurde, łazić kirasjerami to nie jest dobry pomysł. W gruncie rzeczy. Ja jeszcze tych mam. Też ich trzeba zabrać. Czekajcie, bo ja mam teraz tutaj. Oj, zapomniałem o was. Dobra, wyrzutnia, błagam, nie pytajcie mnie o jednostki wsparcia. O, takie? Poważnie? Czy ja sobie chcę coś takiego zrobić? Rybki, jeden... Ojejku, tu można sięgnąć przecież. To trzeba... To tego już nie sięgniemy. Ale tu jak najbardziej. Ja bym to zrobił, ale w przyszłej epoce może. No, bo to będą punkty. I to by było najlepsze, najlepsiejsze. Ale to się dłuży teraz. Jak cholera. Pyk. O, i pięknie. I teraz możemy strzelać. Teraz to szybko pójdzie. Tak podejrzewam.
Tu się chce ktoś bawić ze mną? Chyba niezbyt. Amfiteatr. No, to nie mam gdzie zresztą tego robić. Jeszcze są, dobra, jeszcze archeologa. Ostatniego. Ostatniego. To jest ten kupny. Zaraz. Zerknijmy. Ej, a ja mówiłem, że ja tutaj kupiłem te zapory przeciwpowodziowe za wiarę. Chyba mówiłem na początku poprzedniego odcinka. Bo temu świrowi to wszystko zalało. Jedyne pola, gdzie miał trochę żarcia. No widzicie? No dalej z tego korzysta, ale to miał po prostu ląd z żarciem. To mu zalało. Ale Portugalia. Niesamowita. Bo Wolfa też oczywiście mogę kupić, jakby tam Olek cwaniaczył, kozaczył i okazałoby się, że jest jakiś silny. A możemy szpiega tam do niego wysłać. Co my sobie będziemy żałować? Popatrzmy jeszcze, co ja tutaj w ogóle planuję. Planuję robić. Golden Gate widzieliśmy, tam to ok. No dobra, rozwijamy się. No bo tam mapa, kurde, taka wielka. O, potępił mnie. No i dobrze, 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 bo on ma swoją religię. Ale nie sądzę, żeby odważył się mnie zaatakować. Niestety. I to jest te smutne. Chociaż może. Może to by było piękne. Obecnie wokół świata orbit. To by było piękne, cudowne. O, mówiłem, że przyjdzie. I proszę, idzie. A, to bomber jest na wyposażenie. Ja tu klikam. O Jezu, jaki wytrzymały gnojek. Dobra, idźmy tutaj. Tu mamy możliwość... na strzała to idziemy w to. Tu gościa dokończymy. Tu mamy bomberka, którym coś dzielimy. Ta artyleria chyba. Ta. Ona groźna zawsze. Tego już nie mogę pyrgać. Dobra, to się fortyfikuj. Tu mnie trochę poczęstował. A nie. O, kolejkuj, że się szybciej. Oj, on tędy nie przejdzie. Come on. Dobra, tak to zróbmy. A nie, on się już nie ruszy. A. Chciałem się tu ustawić oczywiście. Zabijamy to. Czy to jest groźne? Wolałbym, kurde, w miasto nawalać. Nie, dobra, nie wydurniam się. O, i tam, ale dobra. Za mocny. Nie ma sensu się tak rozdrabniać. Proszę mi to wszystko kolejkować do jasnej, ciasnej anieli. Tym, co my w ogóle będziemy robić. Jak to zbiję, to tu podejdę. Taki mam plan oczywiście. O! No, to się tak wiesza. O, teraz to ja mogę na takie odległości naparzać. To jest kochane. Było ponad 3 koła. Jeśli chodzi o siłę tej armii. Jest teraz zdecydowanie mniej. Tego pana generała trzeba tu ładnie w trójkącik połączyć. No właśnie. Wy tutaj się fortyfikujecie, przyjaciele. Dogadamy się jeszcze. Bierzemy do Bizancjum. Bierzemy te... Caracas, Konstantynopol. Kawał drogi, ale tak zróbmy. Jedzonka potrzebowaliśmy. O jejku, 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 jejku. Nie, kiedyś ja to zrobię. Tak jak mówię, będę potrzebował tych punkciorów. Archeolog tu się jeszcze będzie robił. A tu nie ma gdzieś jeszcze żadnego? Wow, wyskrobałem to wszystko. Jak się okazuje. No tutaj to mnie mogą zabić. Dobra, więc dobra. Dobra, więc dobra. Nie ryzykujmy. Tu mam punkty ruchu. Więc zróbmy to po prostu tak.
osać szpiega. To jest ten kontrwywiad. Złapali go, więc go zabrałem do domu. I teraz on tu będzie bronił wszystkiego wokół. Podoba mi się ten plan. Czyli Konstantynopol. I to jest plac rządowy. Czyli to jest to. Okej. Okay. Czego my w zasadzie potrzebujemy? No to wszystko żre ropę. O, tu. Ale idźmy po te jednostki. Nowoczesna broń pancerna. No to wszystko mógłbym kupować już w ilościach hurtowych za te wiary, ale oszczędzam te wiary na ostatni etap gry, gdy będę przekabacał na religię swoją. Cały świat. Albo raczej pół, bo pół to już przekabacił Mongoł. Taki chłop uczynny. Czemu mi ropa spada do jasnej, ciasnej anieli? Jakie minus dwie energii? Jak ja tu nigdzie nie mam energii na ropę. No i szanowni państwo, co jest grane? A można by chyba... Tak, zrobić więcej tych bomberków. I tu jeszcze jeden. Już nie ma głodu? Nie ma głodu. No, to rozumiem. Dobra, będę miał 4 bomberki. Dobra, gdzie tutaj się coś stało? Przecież ja nie mam nigdzie na ropę. Gdzieś tam coś doszło i mi to... Nie no, ale to oznacza, że musiałbym mieć gdzieś dzielnie na ropę. To jest niemożliwe. Każdej się pozbyłem na świecie takowej. Albo jestem w błędzie i się nie wszędzie pozbyłem. Tu się kopci widać, to węglowa. Tu? Tu jest, patrzcie, kurde. No wębę teraz weźmy. Już całkiem sporo tego mam. Gdzie ja to kliknąłem? Tu. Myślałem, że więcej. Ale nie jest źle. Dobra, spokojnie. Tu się ktoś chce jeszcze bawić? Chyba niezbyt. Dobra, to grzejemy. Będę przycinał coraz więcej oczywiście, bo... No to takie tam klikanie będzie. Na 99%, 99% na 100%. Ale powiedziałem. Ale że to wygram. Te wojny po prostu. No chyba, że coś się będzie działo, to będę włączał nagrywanie. Do tego standardowo oczywiście zmierzam. Jezu, on tam przeżył w końcu. No i walą ten fez. No ale takim atakiem piechotą liniową to szybty mu nie zrobią. Ale zapraszam tu bliżej, zapraszam. O, wulkan rypnął. Portugalczyk się bije. Nie jestem plagą. Odwal się ty. Dziady go. Co to? Odzyskano produkcję. O! To śmiesznie. I od razu mi to zrobiło. Te konwersje. Patrzcie, rośnie, rośnie. No i pięknie. Nie, to trochę pech. Ale to późno i tak zrobiłem. I dlatego tak się stało. Dobra, dajmy sobie tego szpiega. Tutaj zdobądźmy to dość... A nie, bo... Nie. I co nie mogę? Czy to jest na wzgórzu? To nie jest na wzgórzu. Nie, na równinach. Ojejku. No i patrzcie, nie mogę stąd strzelić w tego. On mnie stąd napierniczał. Te zasady tego strzału to są dziwne. C5 po prostu miasto zawsze ma 2 zasięgu i tyle. I to jest klarowne. I sensowne. A tutaj też teren uwzględnia, ale to tak to czasem działa, że to och. Och. Nic nie będę już mówił. Dobra, bijemy. Tu. Te, tylko że on mi drogę zagradza. Gościu.
No. Ale beka. A tu oczywiście, że przeżył. No jak mogło być inaczej? Idź stąd, cholero ty. A ten? Nie ty, tylko ty. No od biedy da się wejść tu. No dobra, może nie będzie dramatu. No przecież muszę go dobić, dajcie spokój. Takie tam klikanie. No, saletrę mi proponuje. Dziękuję, rychło w czas bym cholera powiedział. I tego jednego mam tutaj i drugiego chciałem dać do drugich koników. Czyli do tamtych czołgów. Łopany. Czekaj, to chodź no ty tutaj. Ustaw się może na tej drodze. Ty do niego dojdź. Połączcie się w jedność. Leczonko. Tu bym chciał kogoś dobić. Najlepiej tę artylerię. Albo tego. Tu mogę też artylerię. A, dobra, to armia. Punkty, a nie, jak punkty. Nie potrzebuję punktów. Tak czy siak wpadły. Ale ich nie potrzebuję, na razie. Otrzymuję 350 nauki za każdy artefakt w tym mieście. Jeszcze nie mam tych artefaktów jakoś dużo, nie mogę ich przestawiać. Kto tam jeszcze będzie? 350 to oczywiście nie mało. Ale też nie dużo. Dobra tam. Jest okej, tak czy siak. Włażą mi tu i przeszkadzają w budowach. Cholerniki jedne. No i to nie chcę tego robić. Tu mogę, Tad Balsioi. To dawaj. Co on w ogóle daje? A, punkty. Mogą być. Takowe rzeczy. Oho, spichlerz ukończono. O, ho, ho. Ale chyba normalnie w portową pójdziemy. Latarnie i będzie szlak handlowy. Myślę, że tak. Plus 4, bardzo ładne. Podoba mi się. Super, super. Super blok. Oj, pięknie. Ej, ja tego nie odkryłem. Jeszcze nie odkryłem. Mógłbym sobie też te rzeczy robić. To udogodnienia dają. Te kurorty. A, dajmy. Chociaż też mogłem poczekać na punkty. To daje punkty? Epoki? Dobre pytanie. Chyba za dużo będę miał tych archeologów. Coś mnie fantazja poniosła. Te! Ten pancernik tak wali i on potrafi zdzielić. Aha, bo to już armada była. W hierarchii ważnych... Armada. Szanowni państwo. Dobra, do miasta najszybciej będzie. Czy ja tu coś będę budował w tym mieście? Czy po prostu farmę sobie zrobię? Nie no, chciałbym coś zbudować. W sensie jakąś dzielnię tutaj. Religijną na przykład. No bo portową też tu gdzieś. No bo mam tu gościa. Jakbym tak zrobił kopalnie i kopalnie, by głupie nie było. A on tu tak wisi, wisi. I wisi. Dobra, zróbmy tak. Już się nie ma co wydurniać. No i ten tutaj schował się skubany do miasta i jest w stanie naprawdę zrobić mi tu krzywdę taką flotą. Pojedynczy do nas strzała. Ale ten gnojek tutaj to już nie. O, dzień dobry.
No zakładam, że tym go załatwimy, no właśnie, podwójny atak. Bez problemu. Jak tam? Oj, spada, spada. Jednemu i drugiemu. No teraz ty, szybciej ich do jasnej, ciasnej anieli. Mhm. No już prawie to zbiliśmy. Kurde, ta się wiesza. Muszę... tak. No tutaj nawet mam zasięg. Lol. Jakbym tu miał widok... gdybym nawet tam mógł naparzać. Ciekawe, ciekawe. Tutaj coś się dzieje? Widzam, takie działa. O, dzień dobry. Po gościu będzie. Czyli jeszcze zdobędziemy to w tym odcinku. Choć cholera nie wiem, ile się nagrywa. Teraz będę musiał cięcie małe zrobić. Dobra, śpi, czekaj. Ty... tutaj nikt w zasięgu nie ma tego, to sobie darujemy. Tu wszędzie fruwają mewy, czyli wszystko działa. Ach, zostawię go tutaj. Niech se żyje. Czeka na lepsze czasy. No, w przyszłej turze jest szansa, żeby to zdobyć, tak mi się wydaje. Pezy się wybroni, Portugalia go obroni. Ten mi tutaj rozprzestrzenił judaizm. Co ciekawe. O, dobra, za dwie turki będzie. Wreszcie. Zostaw go! Tylko, że... no właśnie. Idź stąd, gościu, kurczę. Pieczone. Bombowiec dostał awans. No dobra, wykorzystajmy go. Oho. O to chodzi. No tak. I o tak. Muszę jakąś jednostkę tu ustawić. Czyli tu. Czy oni mnie nie zabiją? Chyba, żeby stąd potem był zasięg. Czy to jest droga? Ale i tak jak stąd mnie strzelą, a nie, tylko tutaj z miasta jeszcze mnie pyrgną. Chociaż nie, bo już ostrzelam to miasto. No dobra. Czy to groźne? No jajku, prawie na full. Dobra, to nie, to spokojnie, zabijmy to. Wzielmy to. W przyszłej turze to zdobędziemy, Wiktorka przestawimy i już będziemy mieli otwartą drogę. Mógłbym tu oczywiście porobić jakieś tunele i tak dalej. No ale nie ma takiej potrzeby, jak widać. Damy radę bez tego. A jeszcze tego tu ustawię na wszelki wypadek. Farma da jeden. A, niech idzie ta kopalnia. Fortyfikuj się. Leczonko. Tartak. A, chyba gdzieś tu. O! Pewno, że tu. Śpi. Fortyfikuj się. Nie będę tego plądrował. Pyk. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mógłbym stąd naparzać. Czekajcie, zróbmy tu małą teraz podmiankę, bo już mnie to nie strzela. Bolało, jak strzelało. O, właśnie, wiedziałem, że dron tu ogarnie. I o to chodzi. Aleksandropolis. Już niedługo będziesz taki szaro-żółty. Będziesz purpurowy. Śpi. Fortyfikuj się. No to powinien być oczywiście czołg, ale to musimy na lepsze czasy poczekać. Na ropę. Mhm.
Czyli jeszcze jednego ostatniego, a potem centrum badawcze. Dobra, niech ta kulturka nam się rozwija ładnie. I w ogóle. Nie chcemy kolejnego czołgu. Dobra, dajmy amfiteatr. Tylko potem już dzieło sztuki zrobimy. Jezu, muzeum sztuki. A nie dzieło sztuki. Dobra, zdobędziemy sobie miasto wreszcie jakieś. Trochę sam poklikam pewnie. I zobaczymy się jak... jak będzie jakieś zagrożenie. Albo coś ciekawego, ważnego się będzie działo. O kurcze. No i to boli, to powinien być już czołg. Kirasierami łazić o tej porze roku, że tak powiem. To nie jest dobry pomysł, biosfera by się przydała. Dwa dzięki obozom. A to złotka przybyło z pewnością. Co oni mi tam pokazują? Zapierdoły jakieś. Awaj. Aj, tylko miałem też, kurczę. A dobra, samym podbijaniem, zabijaniem jednostek chyba zrobię kolejną złotomerę. Nie będę czekał. Jak wariat. No nie wiadomo na co. Tu jeszcze takie mamy. To trzeba obrobić i gdzieś jeszcze widziałem. Ale dobra, odpuśćmy to na razie. Nie ma co tam grzebać. Pyk, 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 pyk. Teraz. O, cudownie. Kartacz. Fantastycznie. O, balon jakiś przybył. Tak, tą strzelmy tym wie... O jejku, awans. Awans. No i tu nie ma. Dobra, trzeba wjechać. Pyk. No. Dwie jednostki, dwie armia, czy flota, armada i armia. No, i to rozumiem. Pięknie. To miałem usunąć. Już do niczego niepotrzebne. No, przeżył. Ledwo, ale przeżył. Dobra, zachowajmy miasto. Rebelia za 14. Pan Wiktorek grzeje do tego. Dobra, nie będzie problemu, jak widzimy. Fajne. Tutaj galancie jest. Całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Najpierw mury. Potem. Dobra, żeby nie było problemów z lojalnością, w takiej kolejności to zróbmy. Centrum rozrywki. Dobra, i na razie odpuszczamy. Tylko wypadałoby oczywiście jednostki tu. Oj, tylko stąd mnie zdzieli. Będzie chciał mnie bić. To zapewne będzie bolało. Tu się jeszcze gościu nie wyleczył. To jest całkiem, całkiem. O! Tu mi się podoba. Od razu palnijmy. Tego trzeba było może ustawić. Czy tu będę, to obojętne. Dobra, fortyfikuj się. Wytrzymaj jakoś, chłopie. O, proszę, tu mamy armię. Pan budowniczy. O, właśnie, taki był plan. Ładnie droga zadziałała. A tutaj, gdzie ty jesteś? Aha, to jesteś ty. Kogo tu wesprzemy atakiem? Każdy przeżyje, niestety. Tu nie ma zasięgu, niestety. To musimy poczekać, nie śpieszy nam się jakoś na gwałt. Tu mam zasięg, jak to ostrzelam, to tu wjeżdżam. Jak do siebie. Cudownie. To tylko tu dało radę. To i to. No, ciekawie, ciekawie. Widzę awans, ale to wiecie. Mam okazję zabić, to trzeba zabić. I się nie wygłupiać. O, idę, padnie. Dobra, padł. Poszedł na dno. Bomberek jeszcze jeden. O, nie tym razem niestety. Ale możemy to napocząć poważnie.
tak czy siak to jest dobry pomysł, bo ty mi nie przeszkadzaj, cholero. Czekajcie, żeby oni tego nie zdobyli. No to mogę wyzwolić zawsze, ale... Może tutaj trzeba podejść trochę bliżej. Tu nie sięgnę. Żeby potem oni mnie nie zabili. To może być niefajne. Ale już bez takiej jednostki do walki w zwarciu miasta nie zdobędzie. Tu podejdziemy bliżej, ale nie za blisko. Dopadniemy ich w kolejnej turze w razie czego. Tu będzie bebub. No już to zróbmy. Tu się trochę pobawimy. Giełda zakończono, stadion. Nie, na razie nie. O! Niech się rozwija. Targowisko i będzie kolejny szlak handlowy. I o to właśnie chodziło. 20 chłopa tu już mamy. No, nie będę przestawiał, jest ok. Kulturka w tym momencie ważniejsza niż ta wiara, bo mam dużo tej wiary i nie wydaje. Oj, zdobyłem coś, że mi dało dziką doktrynę. Tę zniżkę jeszcze będę trzymał. Ona te czołgi, takie trochę to głupie, szalone, ale niech będzie, że będę trzymał. Jeszcze tu jest zmęczenie też niezłe. No dobra, póki nie będę tracił jednostek, to będzie ok. I która to... Dobra, muszę sprawdzić. No. Okazuje się, że 40 minut się nagrywa, także pora kończyć. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.